Joanna Kryńska, dzień dobry, witam Państwa o poranku w imieniu całej ekipy, która przygotowywała ten program i zapraszam do godziny 10:00 u nas najnowsze informacje i wybiegamy do niedzieli, bo już w niedzielę, przypomnijmy, to wielkie, gigantyczne, rewelacyjne i bardzo dobre granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 87 zagranicznych sztabów z 25 państw Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dosłownie na całym świecie. Trwają przygotowania do tego, co wydarzy się w niedzielę i ja Państwu obiecuję, że my w tych miejscach będziemy. Poznamy wolontariuszy, zobaczymy, jak wyglądają te miejsca, no i poczujemy smak tego, co wydarzy się w najbliższą niedzielę. Na pomoc w tym temacie to zawsze sprawdzają specjaliści w ciągu kilku miesięcy i takie informacje trafiają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jaki sprzęt będzie potrzebny, komu będzie można pomóc, o tym też będziemy dużo mówić. To teraz jeszcze świętowanie. Świętowanie nowego roku. Roku królika. Chińczycy świętują. Za chwilę o prognozie, o tym, co za oknem, ale wcześniej jeszcze słów kilka na temat tego nowego roku, bo wedle chińskich wierzeń rok królika, który właśnie się zaczyna, powinien upłynąć pod znakiem odpoczynku od wszelkich poważnych wyzwań i spokoju. Jaki cenny jest ten spokój, tego Państwu oczywiście życzymy. Czy będzie spokój w pogodzie? Jak będą wyglądały te najbliższe? Ale teraz o newsach, bo jest Joanna Donikowska-Paś. Dzień dobry. Asiu, witam i zapraszam na te najnowsze informacje. Zapraszam. No i to jest frajda, warto skorzystać. Brzmi fantastycznie. Oczywiście. Joanna Donikowska-Paś, Asiu, bardzo dziękuję, ale to nie koniec tych licytacji. Andrzej Mleczko, pamiętają Państwo, praktycznie rokrocznie przebija tę kwotę, która... Wracamy do tego tematu, bo on ciągle nie jest tematem zamkniętym i to dla naszego kraju bardzo niedobra informacja. Kiedy premier przekonywał do unijnego funduszu odbudowy, mówił, że nie wolno zmarnować takiej szansy, że głos na tak jest bardzo ważny dla rozwoju Polski. Co w tej sprawie się zmieniło? Na jakim jesteśmy etapie? O tym Jacek Tacik. Tomek Wasilewski z nami. Dzień dobry, Tomku, witam. Chciałoby się powiedzieć coś nowego o pogodzie. Bardzo. Ale jest po prostu pogodowo nudno i listopadowo. Czy to mam prawda, rację? Tak ujęłem. 6:30, czas na najnowsze informacje. Joanna Donikowska-Paś. Zapraszam. Joanna Donikowska-Paś, Asiu, bardzo dziękuję za te informacje. Za 20 minut kolejna. Teraz historia, na którą spojrzymy wspólnie, którą Państwo również znają. Doznałem złamania ponad 30 kości, ale one zrosną się, będą mocniejsze. Mocniejsze, jak również więź z moimi bliskimi, którzy tak bardzo mnie wspierali. Czyje to słowa? To słowa aktora Jeremy Rayner, wielka gwiazda Hollywood, która w nowy rok uległa koszmarnemu wypadkowi. O szczegółach i powrocie, próbie powrotu do zdrowia Joanna Stępień. Berlin nie mówi nie, ale nie mówi wiele więcej w sprawie czołgów dla ukraińskiej armii. Czołgów, które są niezbędne, by chronić ten kraj. My o tym konflikcie i o tej wojnie mówimy, piszemy o tym również w portalu tvn24.pl. Tam najnowsze informacje, często godzina po godzinie z linii frontu. A teraz Amanta Dyna, która w ostatnim czasie stała się wyjątkowo popularna, sprzedawana jest też coraz częściej. Nie jest, przypomnijmy, lekiem na COVID-19, tak informuje Agencja Badań Medycznych. Niektórzy politycy przekonywali, że to właśnie amantadyna tak bardzo im pomagała. Nigdy wcześniej nie sprzedawano jej tak wiele, jak w czasie pandemii. Reporter Faktów TVN, Marek Nowicki. Wasilewski, kilka chwil, proszę Państwa, przed godziną 7:00, przed serwisem. Tomek jest tu, kamera jest pięknie skierowana dobry, w tą ja stronę tak właśnie. Kamerę, która tak, no właśnie, co tam nowego narysujesz? No właśnie, co nowego, to jest problem. Całe szczęście, że na pogodę mamy 2,5 minuty, bo wiele nowego nie ma. Nie tak mówię, trochę... W pogodzie nie ma zmiany i to nie jest dobra informacja, ale w studio nie ma zmiany i to bardzo dobra informacja, bo wróciła Joanna Donikowska-Paś i najnowsze informacje na godzinę 7:00. Zmiany w reprezentacji Polski i o tym na początku. Proszę. Czekamy z niecierpliwością na te informacje właśnie. Joanna Donikowska-Paś, Asiu, bardzo dziękuję. Spotkanie z Joasią o godzinie 8:00, bo już niedługo tu u nas Konrad Piasecki opowiadający o tym, kto dziś będzie jego gościem. Ale wcześniej my opowiemy o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę, to już w niedzielę. Proszę koniecznie być z nami. W zagranicznych sztabach ta pomoc już trwa. Przeniesiemy się tak w wyjątkowo ciepłe i chłodniejsze miejsce. Tam WOŚP już gra pełną parą.
Z nami w studio Konrad Piasecki. Dzień dobry Konradzie. Twoja rozmowa za 19 minut, ale widzowie mogą poznać cię również w innym anturażu, tym bardziej prywatnym. Mogą spędzić z tobą czas akcji, aukcji. Słuchaj, ale że nie lubię przegrywać, to... Sprawdź i zobaczymy, kto jest lepszy. Wiesz, może nie ale wiem, ja na ile, wiem, na ile często wiem, grasz w squasha. Ja gram. A, no ale wiesz, być może odnajdziesz w sobie wielki talent squashowy. Zachęcę cię na przykład do jakiegoś mojego treningu, takiego bardziej kobiecego. Czyli? No na przykład aerobik. A. No, na aerobik przykład, jeszcze funkcjonuje? To w moim domu oczywiście, że tak. Myślałem, że aerobik jest przebrzmiałą melodią lat 80. Albo jakieś tańce, no zobaczymy, naprawdę. Tańce z tobą zawsze. Moro poranku. Dobrze, to teraz bardzo poważnie podchodzimy do tematu i do twojego gościa, który będzie z tobą w studio o 7.30. Jakie tematy będziecie? Profesor Klaus. Kolejne informacje związane z milionami złotych dla fundacji związanych z ludźmi władzy. Tym razem chodzi o fundację Mariusza Chłopika, nieformalnego doradcy premiera. Co miało się wydarzyć, o tym reporterka Faktów TVN Arleta Zalewska. Tomasz Wasilewski jest z nami o pogodzie, która nie napawa optymizmem. To prawda, jak wyjrzeliście państwo... Idziemy dalej, proszę państwa, godzina 8, czas na najnowsze informacje, które przedstawi Joanna Dunikowska-Paś. Ja państwu bardzo dziękuję i już za chwilę spotkanie z Radosławem Rozem. Dobrego dnia, Asiu, zapraszam na zapis.